Eluwa moi kochani, właśnie wtorek rano, idziemy do szkoły, ja zaczynam dzisiaj pracę, jest pewna rzecz, którą też chcę z wami omówić, ale najpierw mam dla was do was takie dwa pytania. Pierwsze, jak wam się podoba taki wygląd, czy wolicie właśnie taki, czy na przykład wolicie ten stary, że obraz gry jest z lewej strony, a ja z prawej? A może to wam się podoba? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, bo widziałem, że paru osób się nie spodobało, paru osobom się spodobało, ale ja wam powiem szczerze, że już się przyzwyczaiłem do tego. Chciałbym mieć takie troszeczkę większe okienko, żeby lepiej było widać te moje zakola łyse. I tak bym chciał właśnie, żebyście się wypowiedzieli, czy zwracacie uwagę w ogóle na wygląd, czy na to jak marudzę, czy co chcę przekazać, o, w taki sposób. Drugie, chciałbym się was zapytać, przeważnie witam moi kochani, czy jakoś to nie brzmi dla was dziwnie? To już jest takim jakąś tradycją na tym kanale, bo ile razy się na przykład nie przywitam, witam was moi kochani, czy tym podobnie, to się do mnie tam odzywają osoby, nie przywitałeś się do nas standardowo i w ogóle, więc też chciałbym, żebyście się na ten temat wypowiedzieli. Dobra, ale teraz wtorek, poranek. Nie wiem, kiedy to oglądacie, czy z samego rana, czy troszeczkę później. Ja mam 12 godzin w pracy od 6 do 18, pierwszy dzień. Ale chciałbym coś wam pokazać. Znowu Supercell dał nam możliwość decydowania, jaką kartę zbalansujemy. Wielu z was już na pewno to widziało, ale wielu z was jeszcze o tym nie wie. Informowałem na karcie mojej społecznościowej na YouTubie. Pamiętajcie, że tylko osoba, która idzie do głosowania lub głosuje, która wyraża swoje zdanie, ma prawo później marudzić. Pamiętajcie, tylko osoba, która decyduje, bierze udział w wyborach, ma później prawo marudzić. Jak wejdziemy w zakładkę newsy, nie e-sport, tylko newsy, to widzicie, mamy właśnie głosowanie. I przejdę do tego głosowania i możemy teraz wybrać, czy wolimy większy damage Dart Goblina, czy większe punkty życia Archerek. Powiem wam szczerze, że Dart Goblinem troszeczkę słabiej gram, ale wolałbym, żeby te archerki miały troszeczkę więcej punktów życia. Wiem, że to może rozhulać pewną burzę, bo jedni powiedzą, że za mocne będą, niektórzy, że w końcu, ale chciałbym znać wasze zdanie. Napiszcie w komentarzach, jak wy zagłosowaliście. Ja głosuję na archerki i fajnie, że Supercell w końcu troszeczkę i wychodzi nam do przodu z tym, co my chcemy. No nie wiem, jak to miało zabrzmieć do końca, ale w końcu słucha swoich graczy. Daje nam troszeczkę więcej teraz do, powiedzmy, jedną kartę z 8 możemy wybrać do balansu, więc też troszeczkę tam mamy jakiś wpływ na to, co będzie w następnym miesiącu. I też, no chociażby te tokeny, nie? Też były dla nas. Dobra, wysyłam na archerki. O, jak widać, tutaj jest 52 na Dart Goblina, więc pamiętajcie, idźcie głosować, bo tylko osoby, które głosują, mają wpływ na coś i mogą marudzić, więc głosujcie to, co byście chcieli. Ja myślę, że właśnie jak archerki dostaną więcej punktów życia, będą troszeczkę mocniejsze, dobre, bo teraz są dobre. Dart Goblin mało go używam, więc czekam na wasze wypowiedzi, jak wy się zapatrujecie, i napiszcie mi w komentarzach 7 pozostałych kart, które byście zbalansowali w następnym miesiącu, czyli na następny sezon, czyli za tydzień, na listopad. Ja postaram się z tych komentarzy wybrać całą 8, łącznie z tym, co tutaj będzie wybrane, i przedstawię to na odcinku. I zobaczymy, co nam wyjdzie, jakiś balans, czy nam się pokryje. Napiszcie mi swoje propozycje 7 kart, bo jedną tutaj już mamy do wyboru, 7 kart, które byście jeszcze dodali do balansu. Nie musicie pisać dlaczego, tylko napiszcie 7 swoich kart, które według was powinny być zbalansowane. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce, to możecie napisać, że powinien być buff, nerf i tym podobne. Ale prosiłbym was o 7 kart. Zostawcie subika, zostawcie lajka, jeżeli wam się spodobały takie materiały. Życzę miłego wtorku, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.